Cześć kochani, dzień dobry. Dziś znowu powrócimy myślami do jednych z najbardziej kultowych filmów, uwielbianej komedii, która doczekała się aż 3 części. Oczywiście mowa o Samych Swoich. I dzisiaj będziemy brać pod lupę życiorys jednego z przystojniaków, którego mogliśmy oglądać w tym filmie. Chodzi oczywiście o Jerzego Janeczka, który wcielał się w Witię, mężczyznę z krwi i kości, takiego, który pójdzie za kobietą w ogień, jak trzeba to się ojcu przeciwstawi, choć nie bez problemów, kota załatwi, konia ujeździ. Przyznacie, że opis jest zachęcający, prawda? Ale jakie życie wiódł aktor, który wcielał się w Witię? Czy odniósł wielki, spektakularny sukces? Co sprawiło, że wiele lat spędził za granicą, za oceanem, w Stanach Zjednoczonych i jak teraz wygląda jego życie? Oczywiście dowiecie się wszystkiego z tego odcinka, także myślę, że będziecie zadowoleni, bardzo się starałam, więc nie ma co zwlekać, mnie samą już ekscytacja rozpiera, chociaż staram się tego za bardzo nie okazywać, bo jestem tu do różnych kabli popodpinana i wszystko by nam się mogło rozlecieć. Tak więc nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić Was do oglądania, oczywiście koniecznie do samego końca. Zaczynamy! Jerzy Janeczek urodził się 22 marca 1944 roku i jest polskim aktorem teatralnym i filmowym. Urodziłem się podczas wojny w 1944 roku w Niemczech, dokąd zostali wywiezieni moi rodzice. Ciężko pracowali na roli. Mama tylko raz dziennie mogła przybiec na chwilę, by mnie nakarmić. Cały dzień leżałem więc w łóżeczku zupełnie sam. Trudne czasy sprawiły, że jego rodzina nie miała łatwo. Myślę, że dzisiejsze specjalistki od wychowywania noworodków złapałyby się za głowę, gdyby usłyszały to, jak pan Jerzy opisuje swoje najmłodsze lata. Natomiast rzeczywistość była zupełnie inna i ludzie walczyli o to, żeby jakoś przeżyć, przetrwać i nikt do końca nie przejmował się wtedy tym, jaki to może mieć wpływ na dzieci. Faktycznie to sprawia, że zdajemy sobie sprawę, w jak komfortowych czasach żyjemy. Jednak rodzina była tam niejako z przymusu, dlatego gdy tylko to wszystko, mam na myśli oczywiście wojnę, się skończyło, natychmiast powrócili do kraju. Z Niemiec nie pamiętam nic. Rodzice wyjechali natychmiast po zakończeniu wojny. Osiedlili się na ziemiach odzyskanych w Żarowie, województwo dolnośląskie. I tak jak dzieciństwo się zaczęło, tak było kontynuowane. Rodzice byli bardzo zajęci zarabianiem pieniędzy i walką o lepsze jutro, dlatego dzieci bardzo często biegały, jak to się mówi, samopas. I sprawiało to, że niekiedy w ich życiu wydarzały się naprawdę niebezpieczne zdarzenia. Moje dzieciństwo było pełne niebezpiecznych zdarzeń. 3 razy się topiłem. Raz zasnąłem na trampolinie i ktoś zepchnął mnie do wody. Byłem w takim szoku, że gdyby mnie tylko ktoś nie wyciągnął, pewnie bym umarł. 2 razy topiłem się w przeręblu. Pobliska mleczarnia wycinała z jeziora lód i wywoziła do chłodni. I ja musiałem zajrzeć do dziury. Oczywiście w nią wpadłem. Ktoś przywiózł mnie saniami do domu. Byłem sztywny jak nieboszczyk. Pamiętam, że ojciec polewał mnie zimną wodą i nacierał. No faktycznie to mrozi krew w żyłach dosłownie i w przenośni. Ale w tym wszystkim była jakaś metoda na to, by skierować tego młodego, niepokornego i ciekawskiego człowieka na dobre tory, dla niego oczywiście, na tory artystyczne, ponieważ myślę, że artysta to powinien być człowiek przede wszystkim bardzo ciekawy świata. Więc nie ma się czemu dziwić, że kiedy do miasta zawitał teatr, to młody Jerzy nie miał już wątpliwości, co będzie w życiu robił. Zdecydował o tym pewien moment w tym powojennym robotniczym Żarowie. Do miasta przyjechał teatr z Wrocławia. Miałem 6 lat i bardzo chciałem zobaczyć to przedstawienie, którego tytułu nawet nie pamiętam. Wystawiano je w świetlicy fabrycznej. Jakimś cudem dostałem się do środka i spektakl obserwowałem z zapartym tchem. To było jak magia. To wtedy zauroczyłem się teatrem. I tak wspomina swoje pierwsze kroki. Moja pierwsza rola? Król Ćwieczek. Z długą brodą z waty w koronie z papieru. Grałem w 4 klasie już w Pszczynie. Lubiłem występować. Byłbym nieszczęśliwy, gdyby mnie nie wybrano. Rodzina była bardzo pobożna, katolicka, dlatego mama marzyła, żeby syn został księdzem, ale nic z tego nie wyszło. Mimo wszystko aktorstwo nie było jego pierwszym wyborem. Przed studiami aktorskimi ukończyłem 1 rok studium wychowania fizycznego w Katowicach, gdzie miałem na przykład gimnastykę na przyrządach.
Ale to nie było tak, że no nie chciał i wahał się, tylko po prostu nie do końca mu szło. Do łódzkiej filmówki został przyjęty za trzecim razem, ale już wcześniej jeździł po Polsce z kinem objazdowym. Szkołę filmową jednak udało mu się ukończyć w 1968 roku, ale szczęście uśmiechnęło się do niego już wcześniej, ponieważ już na drugim roku studiów został dostrzeżony przez twórców filmu Sami Swoi. No bo nie wiem, czy wiecie, ale dla tego aktora właśnie Sami Swoi to był debiut aktorski. Faktycznie trzeba przyznać, że zaczął z wysokiego C. O tym, że Chęciński szuka młodych ludzi do polskiej komedii, dowiedział się podczas wakacji. Na zdjęciach próbnych we Wrocławiu zjawił się już następnego dnia. I to on jako pierwszy został wybrany do tej roli, dlatego jego filmową przyszłą żonę wybrano już niejako z myślą o nim. Do tej pory pamiętam moje pierwsze spotkanie z Iloną, wspomina. Do tej roli zostałem wybrany jako pierwszy, więc partnerkę dopasowano do mnie. Ilona była otwarta i ciepła. Szybko się zaprzyjaźniliśmy i przyjaźnimy się do tej pory. Byłem zachwycony, że mogłem zagrać w tej komedii. Potem niestety nie zrobiłem wielkiej kariery. O pani Ilonie macie już odcinek na moim kanale i zostawiam wam go w karcie. No właśnie, ale odnieśmy się do ostatnich słów pana Jerzego, że wielkiej kariery nie zrobił. No właśnie, myślę, że ten początek aż tak udany mógł być bardzo przytłaczający. Przy mojej naturze człowieka raczej nieśmiałego ta popularność i rozpoznawalność uwierała mnie. Bo jak tylko się gdzieś pojawiłem, słyszałem czasami szydercze Witia, podejdź no do płota i inne cytaty. To nie było przyjemne. Zamykałem się więc w domu. Na szczęście dużo częściej słyszałem od fanów podziękowania za ten film. Więc jak się mnie pytacie, co ja tak wszystkich chwalę, to tu macie przykład, bo jak się chwali i chwali i chwali, to naprawdę trzeba się sporo nachwalić, żeby potem przykryć chociażby jeden naprawdę chamski komentarz. I jak widzicie, internet niewiele tu zmienił. Wcześniej było tak samo. Ale te pozytywne komentarze pewnie oczywiście odnosiły się do jego aktorskiej gry, do świetnego filmu, ale również do tego, że był niezłym przystojniakiem. No i zresztą, tak jak wam powiedziałam we wstępie, trochę zawrócił kobietom w głowie, bo faktycznie ten Witia to był zajefajny chłopak. O, nawet tak powiem. Umiał się przecież odnaleźć, szanował rodziców, ale wiedział, kiedy postawić na żonę. To też jest dość wyjątkowa cecha, natomiast bardzo też umiał się odnaleźć w gospodarstwie, był dobrym gospodarzem, umiał wszystko załatwić. No i oczywiście tego konia ujeździć, to już drugi raz wspominam, no bo to jedna z najbardziej brawurowych scen w tych filmach. I dzisiaj wam zdradzę, jak powstawała, a tutaj aktor również wykazał się naprawdę bardzo dużą odwagą. Mieliśmy dwa ogiery do tej sceny. Jeden był niezwykle wrażliwy na pociągnięcia uzdą i wystarczyło tylko leciutko szarpnąć, a on natychmiast reagował, stając dęba. Koń drugi, znacznie starszy i stateczniejszy, był do ujeżdżania. Przez 2 tygodnie ćwiczyłem ujeżdżanie na stadionie koni koło zamku w Książu. Wiem, że reżyser Sylwester Chęciński na początku chciał użyć kaskadera do tej sceny. Zaczynaliśmy dopiero zdjęcia do filmu i wiadomo było, że gdyby aktorowi coś się stało, to produkcja poniosłaby wielkie koszty ze względu na przerwane zdjęcia. To były sceny niebezpieczne. Raz się tak zdarzyło, że koń przewrócił się ze mną, ale w porę udało mi się odskoczyć. Obaj wyszliśmy z tej przewrotki cało. Wtedy zresztą byłem dość sprawnym człowiekiem. Faktycznie ta scena była rewelacyjna. No ale dobrze, wróćmy do tego filmu. Wiadomo, że będziemy się trochę wokół niego kręcić. Więc jedno jest pewne. Przyszła wielka popularność, uwielbienie kobiet. Ale wiecie, na co liczy aktor? Myślę, że dzisiaj mamy niestety plagę ludzi, którzy liczą tylko na fame, ale wtedy na przykład pan Jerzy liczył na to, że doceni go środowisko i to przełoży się na świetne propozycje filmowe w przyszłości. Tutaj niestety przyszło rozczarowanie. Myślałem, że po premierze i wejściu do kin Samych Swoich będzie w filmówce szał, że będzie dyskusja, może pochwały, ale to był czas szkoły moralnego niepokoju. Kultem otaczano Bressona czy Felliniego. Gdzie tam komu w głowie jakaś komedia? Nawet mówiono o komedii z pewną pogardą. Nie odczuwałem zainteresowania ze strony kolegów. Może było ono ze strony dziewczyn. No tak,
tu faktycznie wyczuwałem zainteresowanie. Nam widzom bardzo się często wydaje, że jak coś nas tak bawi, to myślimy, że na planie też jest niezła zabawa. Ale wśród aktorów panuje takie przekonanie, że to, co zabawne podczas kręcenia, nie do końca może być zabawne podczas emisji dla widzów. I tutaj było podobnie. Na planie raczej można było się spotkać częściej z ciężką pracą niż ze świetną zabawą. Dowcipnie raczej nie było. To widzowie mieli się śmiać. Pamiętam, jak reżyser Chęciński nam tłumaczył, że aby rozweselić takim absurdalnym komizmem, to trzeba zagrać to śmiertelnie, poważnie. I co później stało się z karierą tego aktora? Występował w teatrach. We Wrocławiu, Kaliszu, Koszalinie i w Warszawie. I teatr właśnie, jak sam przekonywał, kochał zawsze najbardziej. Moim kolegą jest Henryk Talar. Obaj wychowaliśmy się na dobrym teatrze. Obaj ten teatr kochaliśmy. Kino to była odskocznia, a dla niektórych nawet chałtura. Tam można było zarobić, trochę się zabawić, a teatr był poważny i tego się trzymaliśmy. Niestety został zwolniony z Teatru Dramatycznego w 1987 roku przez Zbigniewa Zapasiewicza, więc to mogło go mocno podłamać, a na dodatek po sukcesie filmów Chęcińskiego nie miał łatwego życia. By się utrzymać, założył kabaret i jeździł z nim po kraju. Tournée doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa. Za dużo pracowałem, a za mało zarabiałem, podsumowywał ten okres Jerzy Janeczek. Faktycznie był to bardzo trudny okres. Zmagał się z problemami finansowymi, w końcu został zwolniony z pracy. Oprócz tego źle układało mu się z żoną. Dlatego z kabaretem Bigos po polsku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. I czasem wydaje nam się, że taka radykalna zmiana w sytuacji, kiedy wszystko nam się wali, to będzie świetny pomysł. Ale trzeba przyznać, że w sytuacji, kiedy wszystko się wali, należy sytuację ustabilizować, a dopiero później wprowadzać jeszcze rewolucję w życiu. Potem kończy się to bardzo często, jeśli zrobi się inaczej, frustracją, niezrozumieniem dla otaczającego świata i faktycznie pan Jerzy coś takiego poczuł w Stanach. Czuł się tam osamotniony, a faktycznie jeżeli się pojedzie z Europy do Stanów i tam się chce mieszkać, coś człowiek wie na temat swojego zawodu i pracy, to czuje się trochę jak kosmita, bo jest to faktycznie nieco inna planeta. I oczywiście kabaret nie wystarczył, aby zdobyć środki na życie, parał się różnych zajęć. Składał meble, układał podłogi, rozwoził pizzę i książki telefoniczne. W Stanach jednak los do niego się uśmiechnął, jeśli chodzi o sferę emocjonalną. Tam poznał swoją przyszłą żonę Emilię. Stany nauczyły mnie odpowiedzialności. Pojechałem w 1989 roku z kabaretem na kilka miesięcy i zostałem na kilkanaście lat. Najpierw były jakieś przyjaźnie, potem się człowiek zakochał i zaczął robić plany. Był jednak bardzo racjonalny i zdawał sobie sprawę z tego, że raczej kariery w Stanach nie uda mu się zrobić, że nie będzie podbijał Hollywood. Skupił się więc na pracy dla Polonii, która była wtedy niedoceniana. Bo owszem, kabaret, śnieżki, heheszki, tak, były Polonii dostarczane, ale kultura wysoka była zaniedbywana, a ludzie przecież wszędzie potrzebują teatru. Ja od razu wiedziałem, że Stany Zjednoczone to nie jest miejsce na robienie kariery. Niejeden połamał sobie tam zęby na tych chęciach. Tylko Joannie Pacule udało się podbić Hollywood, więc poświęciłem się pracy polonijnej. Stałem się promotorem naszej kultury. Polonia jest ubogo traktowana w przypadku wysokiej kultury. Jeśli się jej coś z kraju serwuje, to rozrywkę kabaretową i koncerty, a ludzie potrzebują teatru i poezji. W kraju bywał rzadko, odwiedzał matkę i rodzeństwo. Wciąż odkładał pieniądze na powrót do ojczyzny. Wrócił po 19 latach, razem z żoną Emilią i dwójką dzieci zamieszkał w Bielsku Białej. Bardzo szybko odnalazł się w polskiej rzeczywistości w 2007 roku. I od tego czasu swoim doświadczeniem aktorskim dzieli się z młodzieżą. Oprócz tego również grywa, ale jak sam przyznał, zawód aktora polega na czekaniu, bo cały czas czeka się na szansę, na kolejną rolę, natomiast on ten etap czekania ma już za sobą i nie miał takiego aż wielkiego parcia na to, żeby grać w Polsce cokolwiek. Zagrał w Krecie, jest też stałym gościem festiwalu filmów komediowych w Lubmierzu, gdzie spotyka się z Iloną Kuśmierską, czyli swoją żoną, Jaćką, oczywiście filmową. Jeszcze tam, bo jestem jednym z nielicznych, którzy jeszcze się tam mogą doczołgać. Zawsze podczas spotkań z publicznością wracają wspomnienia, ale dla mnie fantastyczne jest przede wszystkim to, jak mimo upływu wielu lat
pół wieku od premiery ten film nadal ma tylu entuzjastów. I nie da się ukryć, że pan Jerzy bardzo się zmienił. Lata oczywiście płyną nieubłaganie, ale ponieważ część jego fanów postarzała się razem z nim, to wciąż jest bez problemu rozpoznawany. I tak jak wam powiedziałam, nie rzuca się na wszystko, co dostaje. Propozycje filmowe traktuje z bardzo dużą rozwagą. Nie tylko dlatego, że nie chce, ale mówi, że też obecny świat filmu jest dla niego nieco odległy i inny. No i pewnie zastanawiacie się, bo często wam mówię o tym zaszufladkowaniu, tu po raz kolejny mamy świetny przykład, ale czy pan Jerzy jest zły na Witię, że tak się stało? Teraz to już mnie nie męczy, ale po studiach w łódzkiej szkole filmowej i po roli w filmie Sami Swoi zaangażowałem się do pracy w teatrze we Wrocławiu, na ziemiach zachodnich, tam gdzie mieszkali repatrianci z Zabuga, czyli mógł spotkać tych, o których opowiadał niejako w filmie. Natomiast często spotykam się z taką opinią wśród starszych aktorów, że dzisiejsza młodzież jest do bani, że dzisiejsze aktorstwo to już nie to. Mimo, że pan Jerzy mówi, że świat filmu jest mu odległy, dlatego że dużo się zmieniło, to jednak bardzo docenia młodych aktorów, nie tylko za to, że świetnie grają, ale za to też, że potrafią się po prostu sprzedać. W dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście. Jestem zachwycony młodymi ludźmi, kiedy widzę ich w filmie i teatrze. Są tak odważni, walczą o swoje. My w młodości krępowaliśmy się zadzwonić do produkcji z pytaniem, czy nas przypadkiem nie potrzebują. Myśleliśmy, że trzeba nas odkryć, ale jak odkryć, skoro nas nie było widać? Ostatecznie po latach jednak, mimo tego, że wybiera, to sporo gra. Grał w Supernowej, Kobietach Mafii, Koronie Królów, Krecie, czy Na dobre i na złe. W teatrze chyba jednak go nie zobaczymy, bo mimo że docenia młodych ludzi, to o współczesnym teatrze nie ma najlepszego zdania. Do teatru raczej mnie nie ciągnie. Teatr współczesny nie ma nic wspólnego z teatrem, który lubię. Sztuka idzie w rejony wolnej amerykanki i obsceniczności. Pojawia się coraz więcej wulgaryzmów. Nie chodzi nawet o komercję, ale o szokowanie za wszelką cenę. Jest też sporo inscenizacji pustych i niewytłumaczalnych. Często nie wiadomo, o co twórcom chodzi. Dawniej teatr był domem, dziś stał się pustym miejscem. No cóż, trochę szkoda, bardzo chętnie zobaczyłabym pana Jerzego na deskach teatralnych, ale oczywiście bardzo cieszymy się z tego, że jeszcze grywa, że jest aktywny zawodowo, że chce spotykać się ze swoimi fanami, czyli przecież z nami. I fajnie też, że nie gniewa się na Witię. Ja myślę, że dobrze, że aktorzy potrafią się pogodzić z tym, że czasem ta jedna rola zostaje z nimi na całe życie, a przecież chyba uwielbiamy wracać do tych filmów. I na zawsze Witia będzie tam jednym z tych takich przystojniaków. I pan Jerzy najbardziej w tej najlepszej dla siebie formie zostanie zapamiętany, więc myślę, że jednak jest tutaj więcej plusów niż minusów. Bardzo gratuluję panu Jerzemu udanego życia, tego, że nigdy nie porzucił tego, co kocha, mimo że łatwo nie było. No i cieszę się, że teraz również nie odpuszcza. I was proszę o to samo, nie odpuszczajcie. Pamiętajcie, że możecie mnie znaleźć na Facebooku, na grupie Przyjaciele kanału Pauli Rodak, na moim fanpage'u, na Instagramie, na TikToku, w Spotify'u, w podcastach. Naprawdę jestem wszędzie. Ale to nie tak, że wam z lodówki wyskoczę, więc musicie mnie wyszukać. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będę wam za to bardzo wdzięczna. To jest w sumie najważniejsze, bo jak wciśniecie też dzwoneczek, to dowiecie się, co nowego dla was przygotowałam, a są to naprawdę fajne rzeczy, oj tak. Także nie ma się co smucić, że się dzisiaj rozstajemy, bo już niedługo widzimy się ponownie. Będzie równie ciekawie. Trzymajcie się, pa!